Marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz na antenie naszej stacji wskazywał na odpowiedzialność Radosława Sikorskiego za włączenie w pracę Komisji Likwidacyjnej WSI Tomasza L., zatrzymanego za szpiegostwo na rzecz Rosji. Jeżeli ten pan Tomasz L., tak? Tomasz L. w jakiś sposób już wtedy był zaangażowany po stronie sowieckiej, był szpiegiem, przepraszam, rosyjskiej i był szpiegiem rosyjskim, no to odpowiedzialność za to ponosi oczywiście pan Sikorski, a na pewno nie pan Cęckiewicz. Ja nie miałem nic wspólnego z tym składem personalnym, nie kierowałem tą komisją i zresztą z tego, co się orientuję, dostęp do rzeczywistych materiałów źródłowych był bardzo ograniczony w komisji likwidacyjnej, chyba do trzech czy dwóch osób. Ta komisja likwidacyjna przede wszystkim zajmowała się podsumowaniem spraw technicznych, ilości krzeseł, ilości różnych technicznych rzeczy, prawda, ilości finansów. Raport tej komisji został po trzech chyba miesiącach, na moją pamięć, przekazany do Komisji do Spraw Służb Specjalnych i tam każda osoba ma wskazane swoje kompetencje i to, czym się zajmowała. I z tego, jak mówi pan Cęckiewicz, wynika, że przecież ten człowiek nie miał żadnego dostępu do źródeł materiałów spraw służb specjalnych.